Największa wyspa Morza Śródziemnego jest naszym zdaniem jedną z najciekawszych. Jest najmniej włoska z włoskich, najbardziej arabska z europejskich, najmocniej normańska z południowych i jedna z najsmaczniejszych. A za sprawą mafii i sycylijskiej diaspory, chyba jedną z najbardziej wpływowych wysp świata. W tym odcinku pokażemy Wam plażę, która jest prawie lotniskiem, wypijemy za Wasze zdrowie wino migdałowe, zaszumimy falami, sprawdzimy, czy ciepła woda jest w październiku, zhakujemy teatr w Taorminie i opowiemy Wam o kilku słowach włoskich, które dobrze znacie, a może nawet o tym nie wiecie. W tłumaczeniu wszystkiego, wszędzie wesprze nas elektroniczny Włoch, który nie macha rękami. Zapraszamy więc na vloggo i muzyka. W pierwszej kolejności odwiedzamy Katanię, miasto, które zyskało połączenie z Polską, więc będzie bardzo popularne. Jest też dobrą bazą wypadową, wielu ją odradza, ale zaraz pokażemy Wam, że to nie do końca jest słuszne posunięcie. Jeśli mnie pamięć nie myli, to mamy widok na Piazza Duomo. Oczywiście jest głośno, ponieważ znajdujemy się na głównym placu Katanii. Wszyscy sobie popijają kawusie, zagryzają cornetti z taką ilością Nutelli. Ja tylko chcę powiedzieć, że na środku tego placu znajduje się symbol Katanii, czyli fontanna słonia. I ten słoń zrobiony jest ze skały wulkanicznej, natomiast na nim położony jest obelisk, który został przywieziony tutaj z Egiptu i to można uznać za symbol Katanii. Do hotelu przybyliśmy na długo przed właściwym czasem. Ale uwaga, z angielskim na Sycylii może być problem, tak jak w sumie we Francji. Niekoniecznie za każdym razem się dogadacie, nawet w branży turystycznej. O której godzinie najwcześniej możemy przyjść? Co warto zobaczyć w Katanii, by podzielić naszą opinię, że jest równie ciekawa, co konkurencyjne Palermo? Na przykład, jeden z największych na świecie klasztorów, który sprawia wrażenie trochę opuszczonego, a dziś jest uniwersytetem. Koniecznie odnajdźcie ten sekretny ogród z tropikalnymi roślinami i jedyny w swoim rodzaju zegar słoneczny na posadzce kościoła. Katania to też miasto baroku, a zwłaszcza barokowych kopuł. To nie jest tak, że zawsze mamy szczęście, bo na przykład właśnie padła mi bateria, a już nie chce mi się wracać do hotelu po nową. Cupola! Włoskie słowo określające kopułę, podobnie jak dom. Z tej tutaj, znajdującej się blisko katedry, to nie jest katedralna kopuła, rozpościera się przepiękny widok na dachy barokowej Katanii oraz na masyw Etny. Pierwsze nasze, drugie nasze spotkanie jest oczywiście jak prawie zawsze zasnuta chmurami, choć i tak to, co tu tam widzicie, to nie jest klasyk, bo klasyk to dużo więcej chmur. Po drugiej stronie stoi potężna katedra też świętej Agaty z grobem tej świętej oraz na przykład Belliniego. Ulice Katanii są dość czyste, dużo czystsze niż w Palermo czy Neapolu. Lub mieliśmy szczęście. W zakamarkach kwartałów znajdziecie ciche barokowe świątynie, suszące się pranie, zapach pizzy, kawy i antyczne ciekawostki. Światło i elewacje czasami przypominają nam Hawanę na Kubie, ale jedno jest pewne. Jakby Wam wymazali pamięć, wyrzucili tutaj i zawiązali oczy, proście o pizzę i arancini, wtedy wszystko będzie jasne, gdzie jesteście. Załóżmy, że zapomniałem, jak się nazywają te ryżowe kulki, w sumie chyba rzeczywiście zapomniałem, więc wpisuję szybko, co mi ślina na język przyniesie i klikam. Mi dispiace, se hai queste palline di riso siciliane. Zobaczymy. No. Palline di riso is arancini. The name is arancini. Not here. I tak aż się ściemni, aż do wieczora, i tak klient po kliencie zaczynają się schodzić, a my zaczynaliśmy pierwsi. I naprawdę pięknie śpiewał ten bard. Poranny targ rybny w Katanii to przygoda na miarę ballaro w Palermo.
zapachy morza i inne zapachy, fajne, zgiełk, tumult, kolory, smaki. My bardzo lubimy takie miejsca. A Sycylia lubi wciąż w takich miejscach kupować. Sycylijczycy dumni są ze swoich bakłażanów i tuńczyków. Bardzo ciekawą sytuacją jest fakt, przynajmniej tak obserwujemy teraz wyraźnie, że oczywiście większość sprzedających to panowie, ale też większość kupujących tutaj, chodzących z koszykami, z siatkami, to też panowie. Zanim miniemy stoki Etny i udamy się nieco na północ, to mała ciekawostka. Jedna z katańskich plaż, La Cucaracha, leży tuż obok lotniska. Co oprócz bardzo ciepłej wody w październiku, bardzo fajnego widoku na Etnę, gwarantuje też coś niezwykłego. Miłośnikom lotnictwa na pewno się bardzo spodoba. Fajnie! Jak na Saint Martin. Z jednej strony samolot, z drugiej strony czyściutka Etna. Jest to Ania. Do Taorminy przyjeżdżamy autobusem Interbus, można też pociągiem, za 4.30. Kierowcy popisują się umiejętnościami na zakrętach, a my podziwiamy położenie tej słynnej miejscowości. Imponujące. Z dworca autobusowego na dół, nad morze, zjeżdżamy kolejką linową. Będziemy mieszkać przy tej zatoczce, ale więcej szczegółów rano. To zdecydowanie jeden z najciekawszych porannych widoków z domów wakacyjnych, jakie dane było nam wypróbować. Na dodatek, jak widać, po sezonie Mazarro dolna część Taorminy jest przyjemnie leniwa. To land surrounded by water, the lovely island of Sicily, which looks on the map as though Italy were trying to kick it into Africa. Bardzo się ta zatoka zmieniła, jak widać, po 50 latach, ale to wciąż jest taki rodzaj wybrzeża do zaakceptowania, bez kiczu i bez braku dobrego smaku. Najpiękniejsze jednak okazują się znów wędrówki i spacery z cudownymi widokami po schodach w górę Taorminy. Jak przeczytaliśmy na blogu Italia by Natalia, październik w Taorminie to jakby druga wiosna. Wiele kwiatów kwitnie, podobnie opuncja. Co ciekawe, i w przeciwieństwie do Amalfi, gdzie było mnóstwo drzew cytrynowych, tutaj ich nie ma za dużo, ale jest bardzo dużo bananowców. Kolejnym słowem pochodzącym z włoskiego i w pewnym sensie wpisanym w krajobraz jest słowo grota, czyli grotta. Grota to nie jaskinia, dlatego że grota po prostu nie jest tak głęboka, tak długa jak jaskinie. I bardzo często groty są zalane morzem, jeziorami i bardzo często właśnie na Półwyspie Apenińskim, czy w tym przypadku na Sycylii, w Taorminie, te grotty, zwłaszcza grotta azurra, czyli lazurowe, z wodą lazurową występują, tak jak tutaj na wyspie Isola Bella przy Taorminie. Górna Taormina i jej deptak Corso Umberto są jednak dość zatłoczone. Wszystko przez jednodniowe wycieczki w środku dnia. Boczne uliczki i różnego rodzaju kawiarenki prezentują się już przyjemniej. Taormina to prawie 2,5 tysiąca lat historii. Została założona przez Greków, którzy przybyli tutaj z Naxos. Następnie była rządzona przez Ostrogotów, przez Bizantyjczyków, przez Arabów. Stąd też tutaj na skalę nad Taorminą góruje Zamek Arabski. W czasie XIX wieku Taormina była częstym celem podróży tak zwanego Grand Touru. Między innymi Goethe tutaj podróżował, a następnie na przykład Adam Asnyk czy Jarosław Iwaszkiewicz. Nawet pisali o Taorminie. Jak turystyczne miasto, to też i kawa droższa nawet o 1 euro. No ale myśmy tutaj przyszli do kawiarenki, żeby spróbować tradycyjnego deseru sycylijskiego, cannoli. Są takie rurki z kruchego ciasta nadziane serkiem ricotta. To jest taka masa, nie tylko serek ricotta, ale na bazie właśnie takiego serka.
i może być ozdobione w różny sposób. Tutaj akurat pistacje. Da się jeść. Proszę. Taormina przede wszystkim jest niesamowicie położona. Na jakby kilku tarasach z pięknymi widokami. Jeden z nich rozpościera się z parku miejskiego założonego przez angielską arystokratkę Florence Trevelyan, w którym dominuje roślinność podzwrotnikowa i czasami wręcz tropikalna. Podobno arystokratka miała słabość do włoskich ogrodników. Inny słynny widok to widok kultowy, nie tylko na Sycylii, ale chyba w całym basenie Morza Śródziemnego, czyli widok z Teatru Greckiego, który tego dnia okazał się darmowy. Dziękujemy Ci, pierwsza niedziela miesiąca. Warto w tym miejscu pokontemplować, wyłączając się na chwilę od turystów. Można. Może też czytając sobie w głowie wiersz Iwaszkiewicza o Taorminie, który rozpoczyna się nomen omen słowem motyl. Gdy zastanawiamy się, dlaczego akurat wspomniani przez Anię artyści swego czasu kończyli Grand Tour w Taorminie, to odpowiedzi może być kilka, ale jedna jest bardzo, bardzo obrazowa. To właśnie ten fragment Taorminy, najpiękniej położony w Europie, a może i na świecie, teatr grecki, w którym wciąż wiele się dzieje, a nawet jeśli się nie dzieje, to występuje pani Etna. Chociaż dzisiaj jest za kurtyną chmur. Kolejne słowo wywodzące się z włoskiego, co mocno dość brzmi, to belweder. To specyficzny budynek, specyficzny sposób położony. No tutaj mamy belweder w Taorminie, ale żeby być jeszcze bardziej wiarygodnym, powiem Wam o belwederze, nie będąc we Włoszech. Greece God. Jesteśmy w Wiedniu, a dokładnie przed barokowym pałacem zwanym Belwederem. Była to siedziba Eugeniusza Sabauckiego, z której rozpościerał się bardzo ładny widok na część Wiednia, stajnie i ogrody. W przypadku krajów niemieckojęzycznych, czyli Niemiec właśnie, czy Austrii, Poczdam, Wiedeń, a także w Włoszech, Szwajcarii, części Francji, słowo Belweder oznacza punkt widokowy, zazwyczaj stworzony przez człowieka i zazwyczaj bardzo, bardzo ładny. Nie chodzi tylko i wyłącznie o sam balkon, ale tym belwederem bardzo często jest jakiś taras, jakiś pałacyk, jakaś willa lub potężny pałac. W tym przypadku gromadzący najważniejszą i najsłynniejszą sztukę austriacką. Oddajemy głos do studia pod Etną. Z drugiej strony teatru dostrzegamy wybrzeże Kalabrii, czyli czubek włoskiego buta, ale jeszcze lepiej widać to z jeszcze wyższego fragmentu wokół Taorminy, czyli miasteczka wiszącego dosłownie na skalę Castel Mola. Dotarliśmy tutaj autobusem miejskim, było strasznie dużo ludzi i ogromny ścisk i wielkie serpentyny. W tle widzimy Kalabrię, nawet dzisiaj bardzo ładnie się prezentuje, Cieśnina Messyńska. Tędy, według mitologii, Odyseusz przepływał między Scyllą a Charybdą. A samo miasteczko, które zaraz będziemy zwiedzać, znajduje się na liście jednych z piękniejszych miasteczek w całych Włoszech. A tam jest nasza zatoczka. Tutaj na domach mają mnóstwo takich kafelek z różnymi dziwnymi napisami. Kompletnie nie wiem, co to znaczy. Sprawdźmy. Parenti sono comeli stivali più sono stretti più fanno male. Krewni
są, jak im bardziej ciasne buty, tym bardziej bolą. Czyli rozumiem takie włoskie powiedzenie, czyli im bardziej bliscy krewni, tym tak jak buty bardziej dopasowane, być może bardziej obcierają. Muszę się nad tym zastanowić. Może i pogoda w tym momencie nam się popsuła, ale apetytu nie. Wspomniane wcześniej ryżowe kulki. Będąc na Sycylii, trzeba wypróbować je na każdym kroku, czyli... Arancini? Yes. So let's roll some balls. A w Castelmole powinno się też posączyć tego wina migdałowego. Bardzo słodkie. Można go używać jako aperitif albo jako deser z ciasteczkiem. Allora, now you will try the speciality from Sicily, arancini. And this is two little flower of arancini. You have one ragu, one zafferano butter and ham, and one spinach and cheese. Wielkimi foodies to może nie jesteśmy, ale arancini to naprawdę jeden z naszych ulubionych street foodów. Aż się zaśliniłem czytając to teraz. Ciao! Welcome in Castelmole. Hello at your town. And here you have tried the very traditional situation from Sicily. All the arancini, the almond wine, and the good people. And when you want, come here because it's a beautiful place. Ciao! Następnej wizyty. Planujemy wybrać się do miasteczka, które grało w Ojcu Chrzestnym. Wrócimy do naszej zatoczki i naszego tarasu. Na brzegu nurek patroszy rybę. Po południu woda faluje mocniej, ale wciąż jest cieplutka, to ja. I tak się żyje na tej wsi. Rzut kamieniem z Mazzaro leży jedna z najsłynniejszych pocztówkowych wysepek Sycylii. Połączona wąskim przesmykiem do kolan Isola Bella. Słońce już nie wróci, ale żeby trochę zabić czasu, wyszliśmy na Isola Bella. Piękna, skalista wysepka, którą kiedyś kupiła ta Florence, ta sama. Kiedy zmarła władza Sycylii, po prostu kupiły wyspę i zrobiły z niej rezerwat. Dzisiaj można ją zwiedzać z widokami właśnie na jedno z najpopularniejszych miejsc do nurkowania w Europie. Miejsce, gdzie kręcono też wiele znanych włoskich klasycznych filmów, jak na przykład Rozwód po włosku. A teraz krótka przerwa na reklamę, czy też recenzję naszego osobistego Włocha, czy też tłumacza, który zmieścił się w kieszeni i nie macha rękami. A tuż po niej zapraszamy na plan filmu Ojciec Chrzestny oraz na potężny szum fal i najpiękniejszy lazur, jaki było nam dane zobaczyć. Zostańcie z nami. Jeśli chcesz mieć własnego tłumacza podczas podróży na Sycylię, a przeraża cię wymachiwanie rękami i dziesiątki niezrozumiałych gestów dłoni, wybierz translator Vasco. Vasco Mini 2 jest to produkt, który pochodzi z Polski. Jest Polakiem, który z nami przyjechał jako członek naszej wycieczki. Stworzone zostało oprogramowanie przez polskich programistów. I ten tłumacz mowy, bo to jest właśnie Vasco tłumacz mowy, tłumaczy z 50 i na 50 języków. I to też jeszcze nie koniec, ponieważ to właśnie, jak już powiedziałam, wciąż jest aktualizowane. Czyli 1 na 49 to jest 2500, było 50 razy 50, szybkie obliczenie. 2450 kombinacji no, nie językowych. Nie byliśmy nigdy dobrze z matematyki. A dlaczego? Teraz jestem już troszeczkę lepszy. Więc polska produkcja, co ciekawe, ma w sobie internet, co już mówiłem. Ten internet działa niezależnie od kart SIM, nie trzeba tutaj nic wkładać. I ten internet jest w ponad 50 krajów. I szczerze nie wiem, jak to działa i jeszcze nie zdążyłem się dowiedzieć, ale w każdym razie działa, więc jeśli macie mały roaming, mały pakiet roamingowy albo nie chcecie go wykorzystywać cały czas na sprawdzanie w Google pewnych pojedynczych rzeczy, no to wtedy jest to super wybawienie. Pomijając fakt, że ma zachowaną historię wszystkich fraz, które dyktujecie i tłumaczycie sobie, czy w drugą stronę. A jednocześnie to wszystko, co mówimy do niego, jest zapisywane w formie tekstowej. Także, no cóż, urządzenie jest bardzo małe, leciutkie, ma w sobie baterię, w związku z czym nie trzeba cały czas jej wymieniać, tylko ładuje się przez USB, wytrzymuje 2-3 dni i jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie czujecie się zbyt swobodnie w jakimś języku, na przykład angielskim lub lokalnym, no bo umówmy się, no angielski trochę osób zna, ale jak jedziecie do któregoś z tych 50 krajów, które to jest, są języki
to możecie się pobawić w osobę, która te języki bardzo dobrze zna za pomocą tego właśnie wirtualnego Włocha. Albo Chińczyka. Penso che non abbiamo mai avuto una vista e un suono così belli dalla terrazza. Grazie per quello. Trovo sempre qualcosa di bello, un mosaico in più. E sono 40 anni che io vivo a Taormina. Un mosaico in più, una chiesa in più. E tutto bello. Ho combinato Ukraina e ogni scapella Sicilia uwielbiam te ziemie. Chociaż nie jestem Sycylijką. Gdy idę corso Umberto lub ulicą, jest coś cudownego, piękna dodatkowa mozaika i żyje od 40 lat. Działa pięknie. Pozostawszy we włoskich słowach, które dobrze znacie i bez tłumacza, na przykład Riviera. Wysokie wybrzeże pełne ładnych widoków i popularnych kurortów. Ta tutaj na przykład to Riviera Cyklopów. Ale tych rivier we Włoszech i nie tylko we Włoszech jest mnóstwo. Litoral. Fachowa nazwa fragmentu morza, tego tuż przy brzegu, pełnego bujnego życia ryb, muszli, koralowców. Zazwyczaj korzystacie z litoralu, gdy się kąpiecie na plaży. Albo laguna. Wyznacie pewnie wenecką, ale lagun jest mnóstwo. To też włoskie słowo. No nie udało nam się dojechać do Sawoki, gdzie kręcono Ojca Chrzestnego, miasteczko grało Corleone. Natomiast pieszo dojdziemy do stacji kolejowej Giardini Naxos, a dokładnie Taormina Giardini, która obsługuje Taorminę, bo tam też kręcono Ojca Chrzestnego. Stacyjka jak stacyjka, dość klimatyczna i prowincjonalna jak na znany kurort. Tutaj ja próbujący tłumaczyć, że słowo włoskie stacja też pochodzi z włoskiego i to je przyjęliśmy, a nie na przykład niemiecki Bahnhof czy francuski Gar, ale nie zadziałał mi mikrofon. A tutaj pamiątki związane z Ojcem Chrzestnym. Do dziś też nie wiem kompletnie, dlaczego miałem na studiach ksywkę Marlon. Ja nie wiem, czy to od Marcina, czy od tych brwi. To by było na tyle z Sycylii. Wschodniej uściślimy. I po sezonie. Doprecyzujmy. Wciąż z bardzo ciepłym morzem i tanią pizzą. Zaintrygujmy. Korzystając z okazji i zachęcając do zakupu naszej książki, tak, już jest, zapraszamy wszystkich zapracowanych, zmęczonych, wkurzonych na brak słońca, zabieganych, zahukanych na kolejne nasze odcinki. Po to, by trochę pozwiedzać, trochę dowiedzieć się czegoś i odetchnąć. Ciao!